Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie u mnie na kanale. Mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. Wiem, że na pewno u jednego miziaka dobrze nie jest i z tego miejsca chciałabym bardzo mocno uściskać, przytulić Izę, która do mnie napisała na Instagramie, że właśnie przechodzi teraz przez ciężki okres ja bardzo cieszę się, jak do mnie odzywacie się na Instagramie czy gdzieś na Facebooku, piszecie do mnie prywatnie, bo ten kanał jest dla Was, jest współtworzony z Wami. Gdyby nie wy, nie byłoby mnie i jest tutaj, tak myślę, rodzinnie. Zawsze zależało mi na tym, żebyście czuli się tutaj jak na kawie z przyjaciółką czy herbacie i dlatego z tego miejsca pozwoliłam sobie na to, że jeśli Iza mnie ogląda, chciałam jej przekazać kilka ciepłych słów i też zachęcić Was jako moje kochane miziaki do tego, żeby może w komentarzach pod filmem też napisały od siebie kilka ciepłych słów dla Izy, bo myślę, że internet to takie miejsce, gdzie niekoniecznie trzeba się hejtować, albo inaczej, nie tylko się hejtuje, ale też można się przede wszystkim wspierać i tutaj z tego miejsca chciałabym bardzo mocno o to prosić. Myślę, że kilka miłych słów na pewno sprawi, że chociaż odrobinę Izie zrobi się ciepło na serduchu, oczywiście jeśli ogląda ten film. To tyle ze słowa wstępu. W zasadzie jeszcze jedna kwestia, ale to za chwilę, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego filmu, a jest nim paleta. Słuchajcie, dorwałam ostatnio dwie rzeczy w Action, dwie nowości. Ja wiem, tego Action tutaj jest sporo na kanale, ale co poradzić? Wysyłacie do mnie informacje, cały czas piszecie i lubicie po prostu te filmy z tymi niedrogimi właśnie budżetowymi kosmetykami. Dlatego dzisiaj mam właśnie paletę i mam rozświetlacz. Natomiast wiem, że pojawiły się już kolejne nowości. Pojawiły się między innymi stylizowane na Charlotte Tilbury produkty kremowe do róż, bronzer i rozświetlacz do wykończenia twarzy. I na pewno jeszcze coś się pojawiło. Chyba stylizowane na Fenty produkty w sticku, ale niestety u mnie ich jeszcze nie ma. Specjalnie wczoraj jeszcze byłam, żeby zrobić zakupy, no i niestety, u mnie pusto na półkach, ale jak tylko uda mi się zgarnąć te wiralowe kosmetyki, bo na TikToku jest już masa filmików właśnie z tymi kosmetykami, to na pewno się one tutaj pojawią, natomiast dzisiaj skupiamy się na tych dwóch produktach, bardzo tanich, paleta w środku prezentuje się tak i dostałam już cynk od Was, że jest milusia, że jest bardzo fajna, jeśli chodzi o kolorystykę to mocno cukierkowa, ale o tym zaraz sobie będziemy gadać, bo na pewno sobie omówimy ją. Natomiast zanim przejdziemy do głównego tematu filmu, to jeszcze chciałabym Wam pokazać i szybko zrecenzować produkty, które do mnie przyszły w paczce PR-owej, a są to perfumy marki Shiquo. To jest chińska firma, zresztą widać od razu po opakowaniu, niszowych zapachów i przyznam szczerze, naprawdę są bardzo ciekawe. Przyszły do mnie w takim kartonowym opakowaniu, bardzo dobrze zabezpieczone, bo obawiałam się, czy coś się nie uszkodzi. Wiadomo, jeśli chodzi o perfumy, no to są one w szklanych butelkach, więc no tutaj niestety trzeba uważać. Tak wyglądają opakowania. Słuchajcie, bardzo takie minimalistyczne, ale też eleganckie zarazem. I ja mam dwa zapachy. Pierwsza to jest Forest Child. Forest, czyli leśny, dość mocno już tutaj skojarzony. Wrażenia odpowiadają w zasadzie temu, co jest w butelce i Mountain Rain, czyli taka bardziej świeża. Jeśli chodzi o te zapachy, słuchajcie, na stronie chodzą po około 100 dolarów, więc do najtańszych nie należą. Jest to raczej marka taka już z wyższej półki cenowej i faktycznie te zapachy są dość mocno nietypowe, niszowe i też specyficzne. Na pewno są unisex, więc zarówno dla kobiet, ale i dla mężczyzn. Każda ta butelka, którą ja mam, ma 100 ml. Tak wygląda po otwarciu ta Mountain Rain. Mamy tutaj butelkę, która jest osobno włożona, a osobno jest korek. Korek jest drewniany i tutaj mam też nazwę firmy, nazwę marki. No i tutaj jeszcze są informacje. Taka karta i instrukcja, jak sobie nałożyć ten korek. To będzie propozycja dla osób, które lubią mocniejsze zapachy, takie
na zimę na przykład, takie otulające. Trochę drewna, trochę tabaki, a trochę nawet jakiś taki leśny mech może. Oczywiście całą specyfikację nut zapachowych bazy po kolei znajdziecie na stronie internetowej, gdzie Was serdecznie odsyłam. Butelka wygląda pięknie, prezentuje się pięknie, jest bardzo minimalistyczna i ja przyznam szczerze, już przetestowałam, nie wytrzymałam i kilka dni właśnie już testowałam te zapachy. Są bardzo intensywne, bardzo mocne, długotrwałe i też na każdej osobie pachną inaczej. Mój chłopak też się psikał i bardzo mu się podobały. W zasadzie to już psika się codziennie, to już powoli zaczyna być rytuał. Tak wygląda ten Forest Child. Tutaj jeszcze nie pokazałam, z tyłu też jest jakaś taka specyfikacja, opis i po otwarciu tak wygląda tutaj ta butelka. Też mamy po raz kolejny kartę z instrukcją, jak nałożyć korek, bo ten korek wcale, wbrew pozorom, nie chce się łatwo nałożyć. Trzeba go najpierw zmoczyć, może po to, żeby lepiej przylegał, nie mam pojęcia. No i tutaj mam z kolei tą drugą wersję zapachową i butelki są w zasadzie identyczne. Tutaj też mam drewniany korek. To jest zdecydowanie taki design dla minimalistów, dla osób, które lubią prostotę. Ten zapach zdecydowanie inaczej pachnie, bardziej właśnie las, taka trawa nawet może. Zapach bardzo świeży też. Oba zapachy są świeże, one nie są jakieś mocno duszące, nie są jakieś takie przytłaczające. Mam wrażenie, że są dość uniwersalne mimo wszystko, chociaż są, no właśnie, niszowe. To jeśli chodzi o ten Forest Child, to jest ulubiony zapach mojego chłopaka i on właśnie ostatnio non-stop się nim psika. Ja w sumie też się dzisiaj popsikam, a co? Trawa cytrynowa, mech, na pewno drzewny zapach też, trochę, no właśnie, taki leśny, o, trochę jak iglaki, zupełnie inaczej pachną, ale są bardzo trwałe i naprawdę może to być fajne rozwiązanie na prezent albo dla fanów, dla freaków zapachowych. Jeśli szukacie czegoś naprawdę oryginalnego, takiego nietuzinkowego, to oblukajcie sobie właśnie Shikuo. Wrzucę Wam oczywiście wszelkie informacje w opis pod filmem. I to tyle, jeśli chodzi o wstęp. Możemy już przejść do samego testu palety i rozświetlacza. Jak widzicie, podstawę makijażu mam już gotową, bo rzuciłam sobie podkład, bazę, korektor, oczywiście puder, zrobiłam też brwi, no i odrobinę bronzera, żeby nie straszyć i nie zlewać się z tłem, który jest za mną. Jeśli chodzi o tą paletę, Euphoria się nazywa, bo o tym chyba nie powiedziałam, firma Max & More. I słuchajcie, jeśli chodzi o tył, to mam tutaj całą specyfikację, wypisane cienie, informacje a propos daty z użycia, no i też informacje, że paleta jest przyjazna dla wegan. Mamy tutaj 21 cieni i po otwarciu tak wygląda paleta. Ona jest oczywiście zafoliowana, zabezpieczona i jeszcze przeze mnie nie tykana. Także otwórzmy sobie tą paletę, może przeskoczujemy kilka przykładowych cieni. Słuchajcie, no dużo róży, dużo takich cukierkowych, niektóre są dość takie pastelowe, ten tutaj wygląda jak neon. Mamy też dużo brązów, mamy jakieś brzoskwinie, złota i generalnie paleta dość słoneczna, tak kojarzy mi się mocno właśnie z cukierkami, ale i z latem. Dobra, zobaczmy na ten róż, na jakiś fiolet, tu jest fajna taka śliwka, trochę duochrom, bo on ma taką bazę, podbicie bordo, ale na pewno jest to fiolet. Ciekawy cień. Zobaczmy może na ten żółty. No i co tutaj jeszcze mamy? Jakieś złoto może? A spróbujmy sobie tutaj to złoto. La 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 la. Zobaczymy, jak się słoczują. No nie najgorzej. Ten chyba najsłabiej się przesłoczował, taki ma średni pigment. Ogólnie wydaje mi się, że te intensywne odcienie, takie właśnie neonowe, mogą tutaj być mniej napigmentowane, bo są to ciężkie ogólnie kolory do uzyskania. Natomiast ten tutaj perłowy Petarda, bardzo dobry pigment, ten też się bardzo ładnie, równomiernie przesłoczował. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze na kilka brązów i ogólnie tutaj na resztę, jak to tu wygląda.
Mam, powiem Wam szczerze, takie mieszane na razie odczucia, bo niektóre cienie bardzo ładnie się słoczują, to znaczy ładnie się nabierają, a o, ten na przykład bardzo fajnie, no ale nie wszystkie, tak jakby tutaj, no niestety ta formulacja była różna. Ten bardzo taki sypki, słabo napigmentowany, ten też bez szału, natomiast perłowe na pewno wypadają lepiej, wydają się być bardzo fajnie, bardzo mocno napigmentowane i bardzo też kremowe, a te maty już tutaj są takie nierówne, niektóre mam wrażenie lepsze, inne gorsze. Może zrobimy sobie jak zawsze jedno oko inne, drugie inne, żeby jak najwięcej przetestować, natomiast później jeszcze zostawimy sobie na deser rozświetlacz. Także zaczynamy od tego oka i może od róży i fioletów. Chcę przetestować ten, no i tutaj myślę będzie różowo-fioletowe oko, a z drugiej strony pójdziemy w stronę klasyki złota, może brązu. Tak, myślę, że tak będzie sensownie. Zaczynamy od tego cienia, powędruje on w wewnętrzny kącik, to jest w zasadzie najjaśniejszy róż w palecie i odrobinę sobie go tutaj będę chciała nałożyć. Nie ma tutaj, niestety ubolewam, nic perłowego jasnego, bo jest jasny, ale on jest matowy. I w sumie chyba trochę sobie go jednak dołożę tu, bo o, ten róż nie wygląda dobrze. Nie rozświetla tak, jakbym tego chciała, więc zmiana koncepcji. Jednak sobie trochę nałożę tego jaśniejszego. No, zbyt wiele tutaj pigmentu nie ma. Tyle, co kot napłakał. W zasadzie wcale nie widzę tego cienia. No, zaczęło się tak średnio. Ten ładny, taki właśnie trochę duochromiasty, Deep Passion, tak się nazywa. Nałożę go, wiecie co, na chyba całą powiekę, całą ruchomą powiekę. No, ten cień mi się bardzo podoba. Szczerze mówiąc, jeden z fajniejszych w całej tej palecie, jak na razie dla mnie. Takie moje pierwsze wrażenie, odczucie. No, to jest super, taka śliwka, ale dość jaskrawa śliwka. Taki fajnie, mocno soczysty kolor. Teraz przejdę do pędzelka do blendowania i do mojego tego cukierkowego różu, właśnie takiego neoniastego. No i spróbujemy sobie porozcierać tym różem tutaj, ten fiolet nasz. Gdzie jesteś pigmencie, gdzie jesteś? No, tak słabiutko, słabiutko. Tutaj chyba trzeba będzie się troszkę napracować przy tym kolorze, przy tym cieniu, bo on jest bardzo subtelny na oku. To na pewno nie jest takie przełożenie jak w palecie. Nie jest źle, bo no, ten róż jest mimo wszystko różowy, intensywny, ale wiecie, to nie jest to samo, zobaczcie, co w palecie, prawda? Jakby tutaj bardziej się robi pastelowy na tym oku. Dobra, przechodzę, wracam w zasadzie do mojego fioletu i jeszcze sobie go tutaj dokładam. No coś mi się wydaje, że to nie będzie moja ulubiona paleta z Action, bo w porównaniu do palety, którą ostatnio dla Was testowałam, tam to było dosłownie bajka, marzenie, rachu, ciachu i już makijaż był gotowy. Tutaj no niestety troszkę trzeba się nagimnastykować, pobawić, trochę więcej cierpliwości i na pewno czasu, żeby cienie ze sobą połączyć, zbudować krycie. Przejdę sobie jeszcze do tego różu tutaj. On jest trochę bardziej z pomarańczem, taki troszkę bardziej cukierkowy. No i spróbuję sobie go jeszcze tutaj dołożyć, żeby trochę podbić ten kolor. Ale nie wiem, czy się to uda. To jest taka paleta, słuchajcie, dla osób, które boją się, nie chcą przegiąć z kolorem, boją się kolorów i szukają czegoś takiego subtelnego, że niby coś tam jest, ale może nie do końca i wiecie, takie coś, że no nie zrobią sobie krzywdy, no to tak, czystym pędzelkiem sobie tutaj jeszcze wygładzę te granice, porozcieram ten róż i będziemy w sumie mogli przejść na dół oka.
I zaczynamy oczywiście też od tego fioletu, który wciskam sobie w zewnętrzny kącik, żeby sobie ładnie połączyć górę z dołem. Wiecie co? Ogólnie fiolet, ten fiolet pięknie wybija zieloną tęczówkę. Ja mam zielone oczy i po prostu to jest petarda. Fiolety pasują każdemu. Do każdego jednego koloru będą wyglądać petarda. Czy to do brązowej tęczówki, czy do zielonych właśnie, czy do niebieskich. Och, do niebieskich też bajka. Także naprawdę jest to bardzo uniwersalny kolor dla każdego. Każdy może śmiało po niego sięgnąć. Teraz przechodzę do mojego cukierkowego różu. No i działam sobie dalej, rozcierając ten mój fiolet, trochę schodząc poniżej, żeby ładnie sobie wszystko rozblendować i złagodzić granice. Jakby to powiedzieli u mnie na wiosce, umęcyłam się jak koń pod górkę. No ale powiedzmy, że jako tako oko jest gotowe. Przejdźmy na drugą stronę. Jak na razie paleta nie porywa, to muszę przyznać. Natomiast no, mam nadzieję, że te brązy i złota już lepiej się spiszą. Przechodzę do czystego pędzelka i zaczynam... nie mam tutaj zbytniego wyboru, ale chyba od tego. Bardzo jasny, złoty kolor. No i próbujemy tutaj na razie. Też jest taki jakiś dość suchy, nie wiem, nie chce mi się łapać, nie chce mi się trzymać tej powieki. Może pędzelek był zły. Przechodzę do takiego pędzelka i próbujemy raz jeszcze. O tak, tutaj lepiej się rozprowadza, bo pędzelek jest bardziej płaski i można ten cień mocniej wcisnąć, docisnąć do powieki. Ale czy porywa? Cień jest dość taki suchawy i ten blask jest, bo jest, ale mogłoby być lepiej. Szału nie ma. Dobra, idziemy dalej tutaj na środek. I na środek sobie nałożę może ten tutaj, Best Self. Tak? Tak. I już tym pędzelkiem tutaj. O, tu mi coś zaczyna łzawić. Czyżby te intensywne kolory miały w sobie coś uczuleniowego, podrażniającego? No, oby nie. Zobaczymy. Na razie działam z tym okiem. No tutaj już jest bardziej brzoskwiniowe, bardziej takie stare złoto. Dobrze napigmentowany cień, chyba jeden z lepszych jak na razie, jeśli chodzi o pigment. Ładna się robi tafla, ładnie chwila, moment się on przekłada z palety, z pędzla w zasadzie na oko. Także jest dobrze. No i zewnętrzny kącik, spróbujmy sobie tutaj brązikami podziałać. Na pewno ten ciemny i ten tutaj też jest całkiem fajny, przyjemny. Więc muszę tylko znaleźć pędzelek, jakiś taki, o, niech będzie taki pędzelek. No i próbujemy, zaczynam od tego jaśniejszego, który sobie wcisnę i porozdymiam w załamaniu i w zewnętrznym kąciku. Bardzo fajnie napigmentowany cień. Ładnie się rozciera, nie robi żadnych plam. I to jest taki fajny średni brąz. Podoba mi się ten cień. Przejdę sobie od razu do tego ciemniejszego i jeszcze sobie go tutaj dołożę. I podczyszczonym pędzelkiem jeszcze przejdę sobie tutaj do tego Turn Up, czyli tego takiego zgaszonego pomarańczu. I trochę sobie jeszcze tutaj ocieplę ten mój brąz. Delikatnie rozdymiam sobie podług brwiowy i do środka. Tutaj ta praca była szybsza na pewno i przyjemniejsza z tej strony. Więc jednak tak, te brązy i złota się bronią. Natomiast jeśli chodzi o te intensywniejsze, bardziej kolory, no zdecydowanie jest to pięta achillesowa tej palety. Szkoda. I przechodzimy na dół oka. Zaczynam od brązu i od połączenia góry z dołem. Przyciemniam zewnętrzny kącik. Może tego So Hot, żółtego? Przetestujmy go. Już tak narzekam na te pastele, na te neony, te jasne odcienie, więc sprawdźmy sobie jeszcze ten żółty. No, też tutaj nie ma dramatu, ale
ale 4 liter też nie urywa. Jest taki dość zgaszony. Ale mi się tutaj osypało i ja tego nie widziałam. Dobra. No, ale na całe szczęście myk, myk i już nie ma. I tak sobie myślę, że zanim dokleję sztuczne rzęsy i wykończę makijaż oka, to od razu przejdźmy też tutaj do tego rozświetlacza na zbliżeniu, żebyście wszystko mogli fajnie widzieć. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten rozświetlacz. Jest ogromny, ogromniasty, ponieważ jest to produkt nie tylko do twarzy, ale też do ciała, więc fajnie. Natomiast szkoda, że jest tylko w jednym odcieniu, bo ten róż jest bardzo taki chłodny, perłowy, jasny, więc tutaj mam spore obawy, że no niestety, ale u mnie on się nie sprawdzi. Po raz kolejny Max & More, przyjazny dla wegan. Mamy tutaj aż 14,5 gramów. Tak wygląda po wyjęciu z opakowania. Tutaj z tyłu mam jeszcze specyfikację i opis. No i przesłuchujmy sobie ten produkt. Słuchajcie, no 9 zł to jak za darmo. W ogóle ma fajne tutaj te takie fale. No, ładnie się prezentuje. I teraz uwaga, uwaga, chwila prawdy. O! A, no nie tego się spodziewałam. Jest taki zgaszony, bardzo pudrowy wręcz w odczuciu. I no, tutaj się nie robi tafla. Ojej, oj, 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 oj. Ho, 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 ho. No, czyli jednak chyba to było 8 zł 9 wyrzucone w błoto. Mega rozczarowanie. Tego się nie spodziewałam, bo no tutaj wyglądał super. Ale on jest po prostu jak puder. Mało błysku, więcej tekstury. Tak mi się wydaje będzie na policzku, ale nie uprzedzajmy faktów. Pędzelek. No i próbujemy. Nabieram odrobinę na pędzelek. Uwaga, uwaga, chwila prawdy. Ale się mi tu sypie. Dosłownie idzie tutaj dymek wszędzie obok mnie. Oj, nie, oj. Nie dość, że jest biały na policzku, taki nawet szaro-biały w połączeniu z moim kolorem skóry, to jeszcze mało wyrazisty, robiący teksturę, podkreślający wszystkie pory. Jakieś takie, wiecie, tutaj niedoskonałości skóry. Nie podoba mi się. Jakby mnie ktoś chyba walnął tutaj, jakbym miała takiego prawie że zagojonego siniaka. Nie, to zupełnie nie jest mój kolor, ale też nie jest moja ulubiona formuła. Nie lubię tego typu produktów, także szkoda, no ale powiedziało się A, trzeba powiedzieć B i nałożyć ten produkt, ten kosmetyk dzisiaj na twarz. No niedobrze. Tak oto prezentuje się wykończony makijaż. Ostatnio w filmie, zresztą tutaj go Wam wrzucę, zobaczcie sobie, mówiłam o tym, że Action, mam wrażenie, z tymi formułami szaleje, że są one jak torpeda polepszane i za każdym razem mega mnie zaskakują ich palety. A teraz mam ochotę tak usiąść i powiedzieć, no nie wydaje mi się, nie wydaje mi się. A tak na poważnie, dawno tak słabej palety Action nie miałam. Tak samo jeśli chodzi tutaj o ten rozświetlacz, no niestety coś tutaj nie pykło i zarówno ta paleta, jak i ten rozświetlacz, jestem na nie. I okazało się, że dzisiejszy makijaż to trochę taki makijaż bublami. Tutaj to oko cały czas mnie drażni, czuję, że mi się leje ten kącik, więc no długo chyba nie wytrzymam w tym makijażu, a chciałabym bardzo zrobić test trwałości, więc postaram się wymęczyć, przemęczyć na ile będę mogła, natomiast jeśli faktycznie będzie mnie mocno tutaj uzawiło to oko, to przyjdę na jakiś taki szybki update albo w ogóle mnie już nie będzie, bo okaże się, że to będzie w przeciągu pół godziny. Nie, a tak na poważnie, na serio, to wiecie, no tutaj te cienie, które są bardziej intensywne kolorystycznie, coś widocznie mają taniego w składzie, co mnie uczula, może jakiś taki, nie wiem, talk albo coś, co no, gdzieś nie bardzo
zgrywa się z moimi oczami. Natomiast tutaj z tej strony wszystko jest ok, nie czuję żadnego dyskomfortu. Tutaj też szybciej mi się pracowało, więc jeśli chodzi o brązy, o złotka, to jak najbardziej tak. No ale hej, umówmy się, to co najbardziej, że tak powiem, tutaj przykuwa oko w tej palecie, to są jednak te intensywne kolory. Brązy i złota mamy w każdej jednej palecie, a tutaj no cieszyłam się na te urozmaicenia w postaci właśnie takich bardziej intensywnych tych odcieni. No szkoda, zdecydowanie ja jestem na nie, ale zobaczymy jeszcze, co będzie po całym dniu. Trzymajcie kciuki, żebym wytrwała. To tyle, jeśli o mnie chodzi. Ściskam mocno, do zobaczenia później. Pa! Wytrzymałam niestety tylko godzinę, ale dla swojego zdrowia i zdrowia swoich oczu idę zaraz zmywać ten makijaż. Zobaczcie, co tutaj się podziało. Kącik jest cały tutaj rozmazany. Tutaj już w zasadzie zniknęły cienie. Cały czas czuję, że jest mokry, cały czas czuję, że właśnie mi łzawi. Tak więc zdecydowanie jest tutaj jakaś mocna reakcja alergiczna. Natomiast cała reszta jest ok, w sensie tutaj cienie ładnie się utrzymały z jednej, z drugiej strony. No nic tutaj się nie dzieje, one jakoś nie widzę, żeby się wykruszały, żeby gdzieś, wiecie, zbierały się w załamaniu. Wydaje mi się, że pod tym kątem powinny być ok, ale nie chcę już dłużej czekać. Jeśli chodzi o ten z kolei rozświetlacz, absolutnie nie jest to kolor dla mnie, nie podoba mi się też jego formuła, podkreślająca wszelkie niedoskonałości, taka robiąca teksturę, też dodatkową warstwę na tym policzku, tak więc absolutnie nie polubiliśmy się ani z jednym kosmetykiem, ani z drugim. Uważam, że zdecydowanie są to buble, ale czekam na Wasze opinie. Piszcie proszę, czy macie tą paletę, czy macie ten rozświetlacz i jakie są Wasze wrażenia, bo widziałam, że w internecie były ochy, achy, a ja zastanawiam się dlaczego. Nie rozumiem. Także to tyle ode mnie. Całusy. Pa!